Witajcie w kolejnym e, filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem mamy kolejny marki event e, dla e, generała Huxa. No i tylko nim się tutaj zajmę, nie e, jakimiś, jakimiś dodatkowymi, szczególnymi walkami. Skoro jest możliwość, to e, przyjrzyjmy się tej dość oryginalnej postaci mm, z najnowszej trylogii. Oprócz tego, standardowo przez e, miesiąc czasu pojawiają się paczki. Pierwsza troszkę droższa, już tak chyba zostanie niż standardowo za 94,99. Chyba wszystko przez to, że dolar poszedł trochę w górę, ale w każdym razie 30 dodatkowych szardów i paczka, którą możemy kupić raz oraz paczka stara wróciła, nie ma tej droższej za 2000 tam z hakiem kryształów, czyli 1299 i wypada między 5 a 330. Ale oczywiście oczywiście rzecz taka, że wypadają najczęściej te najsłabsze jednak paczki. Znaczy paczki ilość szardów. W międzyczasie tam jakoś może się uda pobrać i otworzyć. No, kwestia będzie następująca, że no, ta najsłabsza 5 nie wypada aż tak często bo 17,44 najczęściej będzie wypadać ta z 7 szardami, bo aż szansa na nią jest 70% na 330 jest tylko 0,10, więc malutko. Ale nic, wracajmy do gry. Nie ma tej droższej. Ale zresztą przy tym BTL-u tak samo. Więc chyba graczom nie za bardzo odpowiadała ta, ta droższa paczka. No nic, mamy standardowo 5 tierów plus bonusowy. I będą tutaj wypadać szardy, ale też mody. I w tierze pierwszym. E, mamy informację e, oczywiście o pierwszym skillu e, Huxa, Commanding Shot, które zadaje z, e, obrażenia specjalne, co jest dość rzadkie, na wskażonego przeciwnika i generał e, general Hux otrzymuje advantage, e, jeżeli kryt mu padnie. No i cóż, mamy generała Huxa ustawionego na... E, jak widzimy, siedmiu gwiazdkach girze dwunastym, bez modów, ale z wymaksowanymi e, Skillami Cóż, spróbujmy first Orderów zabrać, ale moi są Mega słabi, Nie wiem, czy sobie będą tu w stanie poradzić, ale raz można spróbować. Mm, I może Panda niech będzie. O. I zaraz zobaczymy, co, co tutaj będzie. No i właśnie, o tym Advantage dla First Orderów, no i to od razu podpowiedź, żeby użyć tego, tego podstawowego strzału, ale nie wiem, czy zauważyliście, on był bez modów, a z podstawowego za 30 tysięcy walną. co było mega ciekawe. To spróbujmy jeszcze raz. A, 14 bez kryta. i walka z rezystansami. nie wiem czy zauważyliście, ale plansza jest nowa, do tej pory jej w grze nie było, z najnowszego filmu, całkiem fajnie wyglądająca. I 31 tysięcy, no mocno on bije. Mm, nie powiem. Jakiś mod ciekawy, nie ciekawy, 10 shardów na dzień dobry. I cóż, tier drugi, o drugim skillu, pierwszym specjalnym, Oppressive Fire, który daje Haxowi Termeter chyba 25% z tego co pamiętam i wzywa innego Ferzordera do asysty. Jeżeli jest zmaksowany ten skill, Hux dostaje advantage oczywiście. Jeżeli ma adventure, przepraszam, on sobie go ściąga, ale dispeluje wszystkie buffy z przeciwników, co jest całkiem niezłe. I tutaj przez to mamy samych perzorderów. Co ciekawe, wszyscy są na girze. 13 masz, no, bez modów. Ile on ma critical damage? 150%. Hmm. No pytanie, jakie najlepsze mody dla niego? Czy na speed, czy na critical damage? Bo on może strasznie mocno bić. Dobra, można sobie zwolnić. I kogo by tu? A, wezwać. Wzywa We wszystkich. I jak widzimy, <grym> Ray spadła, więc całkiem spoko. 37 klocków na girze 13 bije z podstawowego. I jeszcze raz. 19, bo kryt nie wszedł. A może być kurczę maszyna do zabijania, straszna ten hacks Też nowa plansza tak w ogóle. Eee... A mot nieciekawy. Dobra, tier trzeci, o ostatnim eee, skillu specjalnym. I co on tu ma? DWS Shame, mam nadzieję, że źle nie wymawiam. Dispeluje wszystkie debuffy z Haksa i wskazanego przeciwnika, i ten, nie, nie, przepraszam, wskazanego sojusznika, oczywiście nie przeciwnika, i daje temu sojusznikowi dodatkową turę. Jeżeli jest maksymalne i jeżeli ma advantage, straci go. Ale resetuje wszystkie cooldowny e, ze swoich skilli, co jest fajne. E, aha, na, e, no nie na sobie, tylko na wskazanym, oczywiście, sojuszniku. I dostaje on bonusową turę. No nieźle to wygląda. Teraz używam swoich first orderów. I cóż, znowu rezystansie, oczywiście, i ta sama plansza co wcześniej. Tutaj mamy nieco więcej informacji. Eee, niech już będzie, możemy to użyć, a niech będzie panda, no i dostał do dodatkową turę, Ech, jakoś szczególnie mocno tarej na girze 8 nie dostała tutaj obrażeń. <laughs> Okej. Okay. Hmm... Użyjmy sobie to. <laughs> nieźle, fin się tutaj złożył. I trzeba tylko dobić... Zobaczmy, znowu hacks, Niech ściągnie tą Ray. Ach, nieźle... Nieźle klepie. Hm. No, wygląda na bardzo fajną postać. Hmm, tylko kto najlepszym liderem first orderów? <laughs> czy, czy Kylo? A czy jednak Hux? Ciężko powiedzieć. Ale patrzmy co dalej, bo tutaj właśnie jego liderka e, będzie. E, powoli Bow to the first order. Hmm. I zobaczmy, co tutaj jest. Przede wszystkim ten Dominance tutaj widać na żółto. I przede wszystkim, co jest ciekawe, bo... Ferzorderzy z podstawowych ataków, jak jest liderem, Hax, biją o 50% mocniej. Co jest super. Dodatkowo, jeżeli właśnie on ma Dominance, ten unikalny skill, no to Fersorderzy mają 100% na Counter. No, więc taki pilot będzie nieznośny. Eee, czy executor eee, i dodatkowo ooo, no, znika mu ten. Mm, znika mu ten dominez. Nie ma go przez cały czas. Eee, znika przede wszystkim jak e, krytykiem ktoś w niego eee, uderzy. Wygląda ciekawie, a zaraz zobaczymy jak to będzie w ataku wyglądało. Jest i Dominance. No, na końcu tury spada. Kiedy dostaje krytykiem. Fajne jest to, że przeciwnicy nie mogą kontratakować, jeżeli ten niebieski z buff on posiada. I to, że mają dodatkowe 50% na plus 50% w critical damage, więc powiedzmy, że uderzy ktoś z podstawowego ataku, dostaje 50% więcej obrażeń, plus 50% z Critical Damage, więc straszna machina oblężnicza. 37 klocków. Spadło mu Advantage. Ale już z powrotem zyskał, Ray już nie ma. Dobra, spróbujmy z podstawowego. 25, 11. No, pilotem chyba tylko z podstawowego najlepiej teraz będzie bić. Teraz ruszmy wszyscy. Nie wszystkie obrażenia było widać. Dobra. 32 klocki, A ze Speciala 34. Hm. Ta kontra będzie całkiem znacząca. Od niego, tak mi się wydaje. Hm czas pokażę czy będzie lepszy od Kylo Ren Unmasked i kolejny tier mówi o jego uniku na którym jest zeta yy, daje haksowi szansę na mm, advantage yy, na początku każdego enkantera można powiedzieć rozpoczęcia kiedy jest zmaksowane szanse na na ten advantage Rośnie do 100% hmm. I wszyscy przeciwnicy hmm, Nie mogą dostać Bonusowego turmetera Kiedy hmm, Hax ma advantage Więc hmm, Trzeba mocno taktycznie grać Haksem. Hmm, bo bonusowy turmeter przeciwko rezystansom Bardzo fajna rzecz Żeby nie dostawali Bo wtedy nic nie robią Mam teraz advantage Ale żeby go zachować a nie mam na dwie tury, więc spokojnie mogę special sobie użyć. Nie na dwie tury. Yy, znaczy tak, na dwie tury, tylko właśnie jak się użyje ten special, pierwszy, to niestety go tracimy. Natomiast, cóż, zdispelujmy negatywne statusy. Advantage ja nie mam, ale pilot ma. Znaczy, Hax nie ma, pilot ma. O, i wpadło właśnie Advantage. Więc nie ma żadnych bonusowych turmeterów Także tylko No te ekspozy i tak dalej od BBA, nic tu się nie, nie dzieje To jest ciekawe Więc możemy walczyć długo z rezystansami, a one nic nam nie będą robić Jak widzicie moi rezystanci słabi, z marnym girem Spokojnie pokonali Moi verzorderzy pokonali tych rezystansów na spokojnie o, PIN-SPIDA. Hmm, można sprawdzić później. Wreszcie jakiś mod. Ciekawy. Dobra. I bonusowy Tier. Yy, gdzie walczymy z Haksem na girze 13. Ale znowu bez modów. Spróbujmy z moimi słabymi ferzorderami. Myślę, że może być ciężko, ale można sprawdzić. Bez tanka. <grym> ale zobaczmy. gir 12. Dobra, to ja bym chciał, żeby advantage on miał jak najdłużej. Hmm. Aha. Ciężko się zaczyna robić. Ale zaraz zobaczymy. Hmm. Ach, za miałem, nie zauważyłem sobie. To był błąd. Okej, okay, Kylo. Niech tutaj tańczy. O, niełatwo się tam przebić. Hmm. No, chyba moi Fersorderzy sobie nie dadzą tu rady. Okej. Okay. Można być w bb 8 -a. Ten zaraz Illuminated Destiny pewnie będzie miał. Holdo się otantowała, ale ściągamy. Hmm, może tak. Ach, Kylon już tutaj ciężkie życie ma. Udało się przynajmniej BB-8a o, maska już nie ma, ok. Hmm. Komu tu dać? Najlepiej temu. A no, pomimo tego, że. Są słabi moi FRZD, że to jakoś dają sobie radę z, z tymi przeciwnika. Chociaż no moi mają mody, a tam ci pewnie nie. To jest tutaj problemem. No, chociaż zostało trzech... zostało trzech na trzech. <gry> Ciężko się coś przez tą rej nie mogę przebić. Uhu, po hak się chyba. O, chyba nie dadzą jednak rady. Nie mogę się przez tą raj przebić. To kompletnie niestety. Za wysoki gir. No, sam Kyloren nie da rady tutaj. Muszę jednak wyjść i spróbować czymś mocniejszym. Niestety. Hmm, no ale cóż, tak bywa. Może sobie wezmę ze sobą tych persorterów Mmm... I co tutaj ciekawego? A, traun. Dlaczego nie? Okej, okay. no to lecimy. BB-8 już tutaj obrażenia otrzymał trochę. Też nie będzie łatwa walka jakaś, szczególnie. Hmm, może tak. O, oh, Kylo <laughs> się tu stopi. No, BBA3 pokazał. Uratujmy no, tego maska jeszcze. O, niewiele się to zdało. I... Fraktur. Hmm, przynajmniej BBA ta już nie ma. Okej, okay, zostaje jeszcze czwórka. Hmm, może tak. że ewidentnie mi giro brakuje na tych ferzorderach szybko się to nie zmieni. Przynajmniej jak... hm. No, zmieni się, dobra, jednak się zmieni, bo e, Journey, e, jest i tam już pokazane, że do Kylo nowego będą ferzorderzy na pewno potrzebni. E, więc będzie sporo girowania na pewno. Ale nic, tutaj przynajmniej idzie, Traun zrobił różnicę. A, niepotrzebnie. No, pilot całkiem fajnie klepie. Nie powiem. Dobra. Jakoś poszło, chociaż z trudnościami, nie powiem. Zobaczmy, mody. O, można sprawdzić. No, jakieś dwa mody są. No cóż, w każdym bądź razie haks zdobyty można zaktywować i aktywacja na dwóch gwiazdkach. i dostajemy szardy do gwiazdki trzeciej I tyle, 0 na 30. W każdym razie, co ciekawe, już co niektórzy wyszukali, że można Haksa na gier 12 wbić, pomimo tego, że mamy go na trzech gwiazdkach. Do tej pory nic takiego nie było. Producenci napisali na forum, że to jest celowe działanie, co jest ciekawe, bo do tej pory nic takiego nie robili. Jak wiemy, na girze 12 dopiero można mody złote sadzać na postaci. A też na girze 11 no, te nowe postacie nie miały takiego znaczenia. A teraz już jest zupełnie inaczej, co mnie e, intryguje. Hmm, ale cóż, na razie zostaje tak, jak stoi ten hacks. Zobaczymy jak dalej pewnie będzie potrzebny. Zresztą spróbuję zerknąć w tym e, Journey Glide'zie, czy jest tutaj Hugs. Nie, na razie tylko widoczny jest Kyloren Unmasked w Required e, Units, tak samo jak u Rey jest Ray Jedi Training, nie z Covenżerka, Tak swoją drogą, ale tutaj podobnie, niezwykłe, tylko ten Unmasked, A? ale zobaczymy. Będą to na pewno kluczowe postaci e, w jakich, najbliższych miesiącach. Ale nic, na razie hacks jest jak jest. Nie ma gdzie go farmić, więc na razie zostanie. Giru też mu robić na razie nie będę. A cóż, za chwilę wkracza Seed Trooper, za dwa dni, więc zobaczymy co on będzie w stanie zrobić. No nic, także do zobaczenia przy kolejnym filmiku, zapewne który to będzie z Seed Trooperem. No, do zobaczenia.